że wiadukt zburzyli i jeździcie sobie ulicami. No ale przecież to też się nagrywa chyba. Co się nagrywa? No w tej kamerze na oknie. Nagrywa. To już było
Chicago w jezioro jest tak ładnie, bo tylko łódki, a tutaj te porty przeładunkowe i te jakieś dźwigi i cokolwiek to tu jest. No ale dzięki temu mamy rzeczy z Chin. A my już wczoraj na dół pojechali, a to trzeba od góry. I teraz my się Marioli mówili, tutaj zwolnij, bo zakręt. A co ona mi tam będzie gadać? Nie, no spoko, spoko. Tylko później jak już zwolniłeś, bo zakręt, to daj gazu, bo idzie droga ostro do góry. Aha. A znowu, jak się zjeżdża z góry, to... No widzisz, o to wtedy było może 35 albo 40, a teraz zrobili 25. Dla mnie to jest chore. No też nie wiadomo, czy to czekują tego speeda, czorty nie. No pod górę to się trzeba, jak mu tam te gazy trzeba dawać, ale z góry to, to puszczasz gaz i samochód sam jedzie. No zielono, bardzo zielono. Jest ten punkt widokowy taki zrośnięty w tym miejscu. Karetka sobie przyjechała popatrzeć. No właśnie, tutaj w Seattle też kręcą te seriale typu The Grey's Anatomy, The... jak się nazywa ten drugi? Chicago Fire. Nie wiem. Chicago Fire to jest Chicago Fire. Chicago Fire tu kręcą? Nie, no mówię nie Chicago Fire, bo Station 19, o tutaj kręcą. Bo oni czasami są jak, znaczy są jak gdyby dwa oddzielne seriale, ale czasami są powiązane. Raz na czas robią jakiś taki jak gdyby wspólny odcinek. Co jeszcze? Ścianę z psami namalowanymi, chyba że to była inna ściana, tak samo namalowana. Wczoraj tu byliśmy. A żeśmy jechali w drugą stronę. W tamtą. No właśnie, to jak ja widziałam te psy. Bośmy jechali, a nie, Kalifornię jechali, do Kalifornii na drugi punkt obserwacyjny. A no, okej. Okay. Widzisz, to już ja zaczynam poznawać. Nie no, 25 to nie było. 35 to tak, ale nie 25. Volvo, ale no takie 70 lata. Może takie jak Ted miał. O może. Fajny domek. Tu uważaj, bo tu z góry. To za ulicę nam zamknęli. O. A ci tutaj to większość tych ludzi to do tego jedzie. No. Nie ma co tędy wracać, się powiem, można by inaczej to pojechać, aby... To idziemy teraz, jedziemy na tą plażę, czy nie, idziemy do Marty? Nie, do nich. Ten sam kierunek, tylko w odpowiednim momencie się skręca. Nie no, myślę, skoro przyjechała rowerem, to musi być blisko. No. No piechotę to... Może 15 minut? No
Pewnie dlatego moi rodzice mi chodziła na tą plażę. Nie? Albo jeździła. Ona jeździła ich samochodem? Tak. Ona już miała prawko z Polski. Także już. A jeszcze jak te automaty? Chociaż te Hondę miała manualną, Bronco był manualny. A tak automatem, no to każdy praktycznie może jechać. No ja wiem, że może, ale czy jeździła swoim samochodem z dziećmi, czy do pracy tak, a nie, no tak. W pracy to nie, oni mieli tą Toyotę Privię, minivena. Wtedy. On jeździł do pracy z Saabem, moim ulubionym Saabem. No dobra, ale Marta chyba też. Tam mają dosyć te, mieli parking na trzy samochody, garażu nie było, nie ma. Dobra, nie było garażu? Nie, nie było. Była, ale wiesz, tam jest kurde hektary powierzchni. Cały ten podjazd taki ostry jak tu, no to nie jest nieużytkowany. Tam trawa i haszcze rosną od ulicy. Dom na takim płaskowyżu i dalej za domem znowu taki płaskowyż. To ładne widoki. Tylko akurat płot. No i te płoty to tak będę się ciągnąć. I bedo. Kurczę, to 25 mnie to irytuje tutaj. Still play the head. To jest ten still play, okay. Znowu ulicę zamknęli. Ojejku. Gdzie te podeszwiki mieli wtedy? W tym normalny, piętrowy, jednopiętrowy dom. Nie tak przy samej ulicy. No i te, ja tak pamiętam, bo nawet, może nawet, jak byliśmy u nich, może tam, wcześniej, może później, no to oni zadecydowali razem, nie razem, żeby to nazwisko zmienić, żeby nie było bardzo polskie. Bo to podeszło takie głupie dla NKS-ów i no jak oni się mogą wyświetlać z tym, że oni są Polakami. Okej. 60. Pewnie też się zarosło. Ja tam nie takie długo znaczenie. Raz byłem i starczy. O, tu już jest. O, tu byliśmy wczoraj. Tak. O, dom się buduje. Tu byliśmy. Luśku, miejsce do zaparkowania jest. Teraz w życiu kupiłem i ostatni tą fasolę pieczoną z fried bean. Jakieś to było niedobre. Ojejku, jakie to było paskudne. A wtedy kupiłem, bo nie miałem pieniędzy. A Mariola nie chciała, żebym im z lodówki wyżerał. No tak. Nie dość, że niedobre, to jeszcze spaliłem, bo za dużo tego dałem ognia.
to nawet o, oni jedni z nielicznych mają te gaz w kuchni do gotowania, nie na prąd. Ja bym powiedział, że 95% albo nawet więcej ludzi tu ma prąd w kuchni, a nie, nie ma gazu. No i tu już się zbliżamy. Myślę, że to brązowe drzewo, to już za tym takim wysokim żywopłotem jest wjazd. I autobus jest pod, pod tym, przystanek. Chyba zamknięty. No, bus stop closed. O, dobra, więc tak, to jest tutaj. Ja na razie nikogo, o, nie ma, nie jedzie tam coś za nami, okej. Okay. Czyli gdzie chcesz jechać? No tu, ja chcę do góry jechać, tylko jak Indzenek za nami się te... Dobra, to jest tu, Steven Brown i to jest tu, widzisz? Oh do my god, to ja bym tu nie... O no... A tu nawet zejść, to przecież można... Ojej... Tu tego garaża wybudowali, widzę, nie było. Aha, czyli to jest ten dom, tak? Duży? No tam kurczę, no duży, ogólnie duży. Uważaj, nie walnij w bramę, znaczy w tobą. Dawaj, jaki tu podjazd jest. Widzę, idź, weź ty cofnij do tyłu, bo ja tu się boję. I... Wow. Oj, tutaj dzieciaki miały te... To ja jest tam... Budę, taka playground, może na ta buda, jak nie... Już? O ludzie, ja tam bym tu nie... O, to gdyś wtedy mówił na tego Wirgilii, jak wyjeżdżali, to w sumie to kurde... No tam musieli, pewnie wyjeżdżali aż tam na trawę, nie wiem czy czasem koła sobie nie rozwalali. Tu jest ten taki punkt widokowy, możemy się zatrzymać. No to się zatrzymaj. O, ja wiem dlaczego wczoraj było, tylko że jest jeden film, bo jak zrobisz post, to zaczyna, nie robi nowego filmu, tylko... Dobra. Bo ja jak włączam...